kolejne mecze o awans bezpośrednio, bez porażki i staną naprzeciwko siebie w tym starciu Michał Turkowski, Nosan Kielce i Wiktor Zieliński, Hades Poznań. No, powiedzmy, że szykuje nam się pojedynek wyrównany, bo Michał Turkowski to od lat uznana, solidna firma na polskim rynku. To także uczestnik Mistrzostw Świata w 10 bil. Wiktor Zieliński natomiast... A to zawodnik zdaje się najmłodszy w całej stawce. Na pewno jeżeli chodzi o grono mężczyzn, a już 4 medale Mistrzostw Europy. Znaczy w każdą z odmian ma medal Mistrzostw Europy brązowy Wiktor Zieliński juniorów. Rozbicie Wiktora Zielińskiego. Zobaczmy powtórkę. Wiktor Zieliński, przypomnijmy, jeden z najmłodszych zawodników w tym turnieju. Najmłodszy na pewno medalista w historii Mistrzostw Europy. Ale jeżeli chodzi o seniorskie starty, to też już bogata karta, bo dość powiedzieć, że Zieliński stał na podium Ligi Bałtyckiej w Kętrzynie w 2013 roku. A na Grand Prix Europy potrafił doczłapać do 9. miejsca, zostawiając w pokonanym polu Tuzy. Między innymi wszyscy będą mu chyba to pamiętać, zwycięstwo 9-0. A nad znakomitym Rusłanem Czinakowem. Zatem na pewno obecność Wiktora tutaj nie jest przypadkowa, tutaj czyli w gronie uczestników Mistrzostw Polski i na pewno aspiracje, jeżeli chodzi o strefę pucharową, też nie są na wyrost w jego przypadku. No, ale to naprawdę musiałby być taki złoty, znakomity strzał Wiktora Zielińskiego, żebyśmy zobaczyli go na podium. No ale po to tu przyjechał, ambitny młody człowiek. Teraz jednak myli się na żółtej kuli Michał Turkowski. Spokojnie zważył, zmierzył sytuację, dopiero podszedł do stołu. No on dostaje prostą jedynkę na początek podejścia. Delikatnie, subtelnie. Michał Turkowski ma tę właściwość, że potrafi grać się bardzo miękko, bardzo spokojnie, bardzo mile dla oka. No i też potrafi radzić sobie z presją, czego dowiódł w odróżnieniu od swoich świetnych kolegów w ostatnim meczu bilardowej ekstraklasy, z czego Turkowski nie dotknął, to naprawdę zamieniał się w złoto. Jeżeli chodzi o jego europejskie popisy, no to nie ma tak imponującej karty jak Wiktor Zieliński. Turkowskiemu zdaje się raz udało się awansować do fazy pucharowej Grand Prix Europy, no ale to zwykle oczywiście wyniki po to są rejestrowane, żeby były miarodajne. Jednak w przypadku Turkowskiego ta faza jest jak najbardziej w zasięgu jego możliwości. A to udało mu się osiągnąć, zdaje się, na miesiąc przed zdobyciem tytułu Mistrza Polski w 8 bil w 2013 roku. W tym roku Turkowski zapowiada, że także chce tytuł, niekoniecznie w 8, bo 8 już ma. No i dobrze radzi sobie z tym układem. Tam się wychyla Wiktor Zieliński. Ale nie jest jednak do końca pewny Turkowski, czy uda się z dolną rotacją bezkolizyjnie wyprowadzić szóstkę w prawą stronę, żeby móc białą bilę wyprowadzić do szóstki w prawą stronę. Bo ta dziewiątka jest dość blisko. No właśnie. Starał się jak najdelikatniej zbić białą z dziewiątką, to przełożyło się na nieudane wbicie, a także w konsekwencji na sejfa. Nie jest zadowolony Wiktor Zieliński. Michał Turkowski troszeczkę talku z
spokojnie sprawę rozważy, podejdzie. Bardzo to opanowany człowiek. Ciężko Michała spotkać wyprowadzonego z równowagi. Proszę bardzo, oto ostatnia sprawiedliwa na placu boju Katarzyna Kos. Widzimy, że wraca do stołu Turkowski. I cóż, save czy może kombinacja? Chyba jednak save wydaje się tutaj lepszą opcją. Bo trudno byłoby tak zapowiedzieć kombinację, że nawet gdyby nie wpadła, byłby save. Właśnie. No nie szukał, powiedzmy, daleko, jeżeli chodzi o jakiś taki katalog bilardowych zagrań defensywnych. Michał Turkowski wybrał to, które jako pierwsze przychodziło na myśl, no nie podejmując przy tym ryzyka. Zieliński sprawdzał dokładnie, czy może jednak jest szansa bezpośredniego zagrania i nie można tego wykluczyć. Jeszcze sprawdzi, jeszcze się upewni. Turkowski, pomnikowa pozycja, posągowa mina. Ani drgnie. Jerzy teraz daje się Wiktor możliwość zagrania lusterka. Zapowiedział piątkę do prawej dolnej kieszeni. Czyli sporo tych band. Wąsy to będzie zagranie. Jednak po jednej. No i to nie wygląda wcale na tak nierealne. To wygląda obiecująco. Niestety pomylił się. No, kilka centymetrów Wiktor Zieliński. Szalenie kreatywne rozwiązanie próbował teraz zastosować. Widzimy tuż końcówkę tego zagrania, jak niewiele zabrakło. Pozycja do szóstki byłaby, cóż, może nie obiecująca, ale zadowalająca. A teraz spokojny Wiktor Zieliński wie, że zrobił co mógł. A Turkowski. Znowu troszeczkę tam dziewiątka. Płata mu figla, wcześniej też pogubił się. Zagrywając, szukając raczej pozycji, korzystając z Bibi z żółtym paskiem, no teraz pozycję ma. Ładnie teraz, dynamicznie, miękko. No teraz dla odmiany dość odważne zagranie, ale bardzo pewne. No nie chciał Michał zagrywać z bandy, z niewygodnego kąta, zadbał o pozycję, prowadzi 1-0.
Zostańmy teraz rozbicie Michała Turkowskiego. Raczej tylko po kij do gry. Wraca do stolika Michał. Jest jedna biła w łuzie. Jest natomiast też dobra pozycja do żółtej kuli, a więc zapraszamy pana Michała do popisania się partią z kija. W innych pojedynkach Kapłan prowadzi 2-0 z Kubalskim, to też mecz o wyjście. Muklewicz z Babicą 1-1 i to mecz o wyjście z Kowerski, natomiast z Konradem Piekarskim także 1-0. Już 1-1 u Skowerskiego i Piekarskiego. Czupryńska, Ząbek 1-1. Łącka Sochacka 1-0. Tatarkiewicz-Bronikowska to mecz być może nawet z wczoraj. 4-4. No tak to zwykle się kończy. Michał Muklewicz-Radosław Babica to też mecz, który mógłby być szybki. No ale dobra, zostawmy to. Michał Turkowski tymczasem już wydaje się być na drodze wiodącej w prosty sposób do drugiego punktu. No jest centralnie do tej piątki. Zatem raczej z bandy będzie musiał zagrywać zieloną kulę, chyba że będzie forsował jakiś kąt, ale nie wiem, czy to potrzebne ryzyko. No, ze sporą łatwością nieco poprawił sobie pozycję, ale widzimy, raczej nie będzie pozycjonował jakoś bardzo precyzyjnie do brązowej kuli, bo ten nieznaczny kącik wyrzuca go w przeciwną do brązowej stronę stołu. Wiemy doskonale, z kim zagra. Właściwie wiemy doskonale, że nie wiemy, z kim zagra zwycięzca tego pojedynku, ale może nam się uda ustalić, jakie opcje otworzą się przed pokonanym. Pokonany spada na pole 104. A tutaj Mateusz Śniegocki. Mateusz Śniegocki, oprócz tego opcja jeszcze na właśnie na kogo? Nie, już wiem, że Mateusz Śniegocki lub Szonszer lub Karkoszka. No wydaje mi się, że jednak Karkoszka, czyli Śniegocki lub Karkoszka, będzie rywalem przegranego z tej pary, rywalem w meczu o awans. No, czyli tak chyba trzeba by było raczej zakładać Mateusza Śniegockiego. No Zieliński już ze Śniegockim tutaj grali w tym turnieju. Jeżeli tak by się miał skończyć mecz, jak wskazuje na razie wynik, póki co 10-2. No i bez błędy pozostaje Michał. Na transmisję zaprasza Darko.
puste rozbicie Wiktora Zielińskiego. Taki ciekawy kadr nam prezentuje realizator teraz. W każdym razie... No dziwne decyzje Michała. Teraz, jeżeli chodzi o pozycjonowanie, nie doszacował wartości bocznej rotacji, którą powinien był zastosować. Efekt jest taki, że biała zderzyła się z czarną i wpędziła go w pewne tarapaty. No nie będzie miał raczej Turkowski promu z wyjściem z tego sejfa. Najlepiej by było delikatnie tylko dotknąć dwójkę, odesłać tym samym białą gdzieś wysoko za brązową. Jednak w drugą stronę i to też przynosi efekt, może nawet lepszy niż zakładany. No proszę bardzo, Michał Muklewicz prowadzi z Radkiem Babicą 2-1. Radek na prawej stronie, a Wiktor Zieliński dość wyraźnie wskazał na prawą górną kieszeń. A zatem możemy z dużą dozą pewności zakładać, iż jego planem jest zaadresowanie tam dwójki. No to jest faul. I to jest kolejny prosty układ dla Michała Turkowskiego. Agnieszka Bronikowska wygrała jednak porywający mecz przeciwko Magdalenie Tatarkiewicz 5-4 i zagra w nagrodę z Ewą Bąk. W zasadzie panie to już grają. No tak jakby lekki kick, a przynajmniej na tym zbliżeniu tak to trochę wyglądało, chociaż w żaden sposób nie ma to wpływu na jakość pozycjonowania, jakość, którą należy oceniać dość wysoko. Teraz nie udało się uniknąć pozycjonowania i kontaktu białej z dziewiątką. Można zatem powiedzieć, że całkiem nieźle wybrnął Turkowski. Tyle, że teraz potrzebuje może do wbicia nieco więcej siły niż potrzebowałby do pozycjonowania na zieloną. Dlatego nie możemy wykluczać opcji z pozycjonowaniem do szóstki po dwóch bandach. Nawet po trzech. Ale efekt dobry, bardzo dobry. Z górą zdaje się zagrywać Michał. Tak jest, no nie szukał na siłę jakiejś bardzo precyzyjnej pozycji, po prostu zostawił sobie możliwość wbicia brązowej kuli, o co trudno wcale nie było. Otóż trzy stosunkowo proste bile przed Turkowskim. I tak paradoksalnie wychodzi na to, że teraz najtrudniejszy strzał.
No, jednak ma pewne wątpliwości, Michał. No, wydawałoby się, że... Wydawałoby się, że... Wystarczy wbić, a proszę bardzo, no blisko, blisko kieszeni biała bila ostatecznie pozostaje na stole. No, Zieliński specjalnie nawet nie chce patrzeć chyba na to, co się dzieje, bo no cóż, 3-0 za chwilę powinien brzmieć wynik. Do zera. Zobaczmy, jak rozbije teraz Michał Turkowski. No, na razie skuteczny w karceniu błędów Wiktora Zielińskiego. Czy tak będzie dalej? Być może. W każdym razie teraz rozpatrujemy sytuację, kiedy to Michał teoretycznie miałby od początku zaczynać ofensywnie. No i raczej nie zacznie, bo popełnia błąd pustego rozbicia. No, Zieliński jeszcze zanim kule się zatrzymał, już był gotowy do gry. No, Michał z kimś tam rozmawia, niewykluczone, że z samym sobą. Ale tak jak mówię, no, Michała ciężko zobaczyć wyprowadzonego z równowagi. Ocenimy zatem ten układ, no, który przed Wiktorem Zielińskim. Już pozbył się Zieliński, zdaje się, jedynki. Pozycja do dwójki, no cóż, zapewne do trójki z parkingiem na czwórce. No, szukał tego parkingu, stąd ten błąd. Za dużo Wiktor Zieliński, zdecydowanie za dużo popełnia błędów, żeby móc pokonać Michała Turkowskiego. No nie ma co do tego cienia wątpliwości, bo przecież Turkowski to zawodnik ze ścisłej czołówki. Dość powiedzieć, że w tym roku wygrał Grand Prix Polski. W dorobku ma tytuł Mistrza Polski. Jest jednym z fundamentów Nosanu, jeżeli chodzi o rywalizację drużynową. I teraz będzie dokładnie badał to, w jaki sposób może ominąć dziesiątkę, pozycjonując z niebieskiej na czerwoną. No, opcje są dwie, albo intensywna górna rotacja, chociaż tutaj jest ryzyko niewłaściwego kąta na trójce i tego, że biała nie zdąży się ustanowić. No nie wyhamuje przed środkiem stołu. Z drugiej strony takie twarde zagranie poniżej środka bili może sprawdzić, że duży kąt powstanie na czerwonej. Wydaje się, że dość subtelnie, ale z takim prawym fałszem, lewym fałszem. Sejfa szukał Michał Turkowski, a to spryciarz doskonale to wymyślił i kapitalnie też zagrał. Widzimy powtórkę. Z
sumie ma to sens, jeżeli spojrzymy szerzej na ten układ, jeżeli spojrzymy na to, jakie problemy dotyczą Billy Różowej, no ale z drugiej strony z dwójki można było tę Różową uwalniać. Tyle tylko, że wtedy zagranie w trójkę byłoby już długie i trudne. Zobaczymy. Panowie oceniają, że dojdą do porozumienia w kwestii jakości zagrania Zielińskiego bez pomocy sędziów. Tomek Kapłan już zdążył pokonać Marcina Kubalskiego 7-0. Wynik godny uwagi, zwłaszcza, że Kubalski to zawodnik solidny. Wczoraj pokonał Marka Kudlika. Drugim aspektem, dla którego warto ten wynik odnotować, jest to, że ciężko się wygrywa 7-0 na tym poziomie w dziesiątkę. No i czas też dość imponujący. Zieliński teraz mierzy dokładnie, sprawdza, jaki użytek może zrobić z tego układu, a raczej co może, czego może dokonać. No, Turkowski tutaj sprytnie jeszcze faul. Zabezpieczył taką opcję, że może teraz dwójkę łatwym sejfem odsyłać gdzieś w okolicy Różowej, chować ją tam w okolicach tej prawej kieszeni, a białą doklejać do czarnej. Bardzo przytomna, z premedytacją rozplanowana ta gra taktyczna Michała Turkowskiego. Zobaczmy. No proszę bardzo, jaką konstrukcję buduje tutaj Wiktor Zieliński na stole. Jeszcze będzie się musiał na niego wdrapać. No szkoda, że akurat nie mamy podglądu bezpośrednio na tę sytuację. Tu powinna pojawić się sędzina. No proszę bardzo, jak na życzenie, Katarzyna Kos. Uderzająco podobna do Mikaeli Tab. No zobaczymy, no naprawdę pancernika postawił Turkowski. Dobra, jedna część grania skuteczna, ale to jest faul. Kasia Kos orzekła to po prostu odchodząc od stołu. Natomiast no Turkowski ciekawy, czy ulegnie pokusie szukania trzeciego sejfa. Ma ku temu możliwości. No skarciłby młodziana, wykańczając go na faule. Naprawdę taki policzek, delikatny.
tutaj akurat ciężko byłoby jakoś bardzo skutecznie i bardzo łatwo stawiać trudnego do wyjścia sejfa. No też nie można dać się nabrać na to, żeby grać faule za wszelką cenę, skoro można na przykład ofensywnie rozpocząć. Pytanie tylko, czy może zobaczymy to z innej kamery, Turkowski wbijać między czwórką a szóstką dwójkę? Chyba tak. A jednak będzie safe. No jest skutecznie. No będzie musiał pobiegać po stole Wiktor Zieliński i te bile, które są na górnej połowie stołu, mogą okazać się kluczowe. Chociaż z drugiej strony od jednej bandy też da radę. No cóż, to by był za safe, gdyby udało się tam jeszcze przykręcić troszeczkę białą do czwórki, ale od górnej bandy chyba Zieliński będzie musiał zagrywać. Z drugiej strony, no tutaj nawet no, teoretycznie pewnie Zieliński byłby w stanie zagrać masę, które by zdało radę pozwolić wybrać z tej opresji. Tymczasem Skowerski przyspieszył, bo prowadzi już 5 do 2. Warte odnotowanie jest to, że Oliwia Czuprińska straciła partię. No zobaczymy. Zagranie na tę partię. No Wiktor, pokaż. Chyba faul. Tak jest, a więc no, tego dzisiaj w tym turnieju jeszcze nie widzieliśmy. Zwycięstwo na faule na stole telewizyjnym. Przerwa reklamowa. Poczuj przyjemność podróżowania z biurem Why Not Holidays. Oferty tylko sprawdzonych i rzetelnych organizatorów. Gwarancja bezpieczeństwa i najniższej ceny. Bon zakupowy gratis. Sprawdź na www.whynotholidays.pl. Sponsorem relacji jest Aramid, producent najwyższej jakości kul bilardowych. Sponsorem relacji jest firma Brześć, producent pieczywa cukierniczego. WIK. Producent stołów bilardowych z certyfikatem Polskiego Związku Bilardowego. Sponsorem relacji jest Iwan Simonis, producent sukna bilardowego Mistrzostw Polski. Na transmisję zaprasza WIK, producent stołów bilardowych Mistrzostw Polski w bilard. Dębica, miasto z dobrą lokalizacją.
Dębica, miasto sportu. Dębica, miasto przyjazne inwestorom. Dębica, miasto perspektyw. Cztery do zera Wiktor Zieliński rozbija po przerwie na swoją prośbę, no i chyba nieskutecznie, a jednak skutecznie, bo pochyla się nad tym układem. Tymczasem Oliwia Czupryńska już wygrała z Moniką Ząbek 5-1, zdaje się, że to kolejny medal ligi. Tak patrzę i nie widzę czerwonej kuli, a więc będzie Zieliński przy stole. Nie ma możliwości bezpośrednio wbijać jedynkę, ale niewykluczone, że pokusi się o lusterko. Michał Turkowski na razie, trzeba powiedzieć, i nie tylko patrząc na sam wynik, że po profesorsku rozgrywa to starcie. Znakomicie neutralizuje tego piekielnie zdolnego młodego człowieka wszelkie jego atuty. Jednak push out. Jednak poradził sobie z żółtą kulą Wiktor Zieliński. Zobaczymy, czy będzie w stanie pójść za ciosem. To wygląda dość obiecująco, ale teraz no, udaje się uciec z białą dość wysoko, na tyle wysoko, żeby mieć możliwość zagrywania różowej kuli, w zasadzie kombinacji różowej i czerwonej, czerwoną. Teraz zdaje się, że plan niejako się, no nie wiem, czy jest to dobre określenie, plan się rypnął, ale no troszeczkę wziął w łeb. Dlatego Wiktor Zieliński będzie zagrywał taktycznie.
10 do 0 już prowadzenie Michała Turkowskiego. W tym pojedynku. Zobaczmy może tutaj kadrę z innego spotkania. Tutaj Agnieszka Bronikowska. O ile się nie mylę, tak, z Ewą Bąk toczy swój pojedynek. Tam mamy 1-1 i przy stole zawodniczka MUX IKS Tarnów. Wracamy do naszego głównego spektaklu. No wyraźnie prowadzi Michał. To jest pojedynek z prawej strony, przypominam. Stawką awans do 1/8 finału. Jeszcze raz zobaczmy to zagranie do środka. Coś chyba wpadło, tak, piątka do lewej środkowej łzy. No i kluczową będzie pozycja do kuli z numerem pierwszym. No a ta nie jest bardzo korzystna dla Michała. Najprawdopodobniej odstawną zaraz zobaczymy, znając usposobienie Michała do gry. Michał takie ma wyważone dosyć tempo i wyważony, wydaje się, odpowiednio styl gry i podejmowane przez niego decyzje. No kiedy trzeba zagrać odstawną, gra odstawną, kiedy wie, że może sobie pozwolić na ryzyko, wtedy ryzykuje, no i wtedy najczęściej akurat w jego przypadku te trudne bardzo zagrania wychodzą bardzo dobrze. Ostatnio na lidze mieliśmy popis takich trudnych zagrań Michała, też w kluczowych, można by powiedzieć, momentach. Zobaczmy może, jak klarują się rezultaty na innych stołach. Ależ dziwne zagranie. Proszę zobaczyć jeszcze raz. No tak huknął jak z armaty. Biała, tak, to takie mocne przesunięcie, można powiedzieć. Zaraz za bilą do tej samej łzy wpadła. No dziwny strzał. No i no nie, tutaj zerka na kombinację Michał Turkowski. No zdziwiłbym się, szczerze powiedziawszy, jakby się zdecydował na ten strzał, mimo że stoi całkiem nieźle dwójka względem dziesiątki, no to nie warto ryzykować w takiej sytuacji. Zobaczmy, jaki to układ dostaje Michał na skończenie. Nie ma tutaj żadnych, mało tego, że nie ma tutaj żadnych sklejek. No nie, ma tą trójkę, już się przestraszyłem na... No, czy na pewno? O nie, jest trójka do zagrania. No tak jak mówiłem, nie dość, że te kule ładnie porozpraszane, no to jeszcze w takiej kolejności stoją, że naprawdę niewiele trzeba robić, żeby wychodzić sobie na kolejne bile. No zobaczmy, tutaj czwórkę na stopa, szóstka, siódemka zaraz obok. Jak wbije siódemkę, no to pozycja do ósemki, no o, coś oczywistego. Ósemka stoi w takiej pozycji, że spozycjonować do dziewiątki też trudno nie będzie. No teraz takie mocniejsze rozwiązanie wybrał Michał. Nie wiem czemu, może ten kąt ostrzejszy niż wydawałoby się z ujęcia, jakie widzieliśmy. Szóstka już znikła z placu gry, no tak, a ja miałem zerknąć na pozostałe wyniki. Tomasz Kapłan 7-0 z Marcinem Kuchniewiczem.
Kubalskim. Co też zrobił Michał? Zobaczmy powtórkę. A czy najprawdopodobniej był to kick? No taki lekko zły, ale rozbawiony przy okazji Michał tą sytuacją. Coś przegapiliśmy. No Wiktorowi też się ta gra nie układa. Zobaczymy jeszcze raz to zagranie. W całości może. No w całości nie zobaczymy, bo tu Wiktor przesłania. Aha, jasne. Obchodził stół po prostu i taki efekt przyniosło to zagranie. Nie będzie tej ósemki. No i co? Trzy proste strzały przed Michałem na 6-0. Za chwilę zobaczymy, co tam też się stało tą siódemką, czy był kick, czy po prostu pomylił się najzwyczajniej w świecie Michał. No ja obstawiam, że jednak siadła ta siódemka po kontakcie z białą. Jest dziesiątka wbita. Emil podpowiada mi, że błąd. A Michał co mówi? O. W każdym razie kuriozalna była to partia. A do Piotr Kędzior, dyrektor turnieju. Choć trudno to uwierzyć, on jest ponad sędziami nawet. No to wszystko o grze Wiktora w tym pojedynku. Taka manifestacja, bardzo obrazowy był to strzał. No, możemy sobie chyba odpuścić powtórkę. No teraz wystarczy, żeby Turkowskiemu starczyło koncentracji, żeby po prostu bardzo szczapski tymczasem na Państwa ekranach, żeby Turkowskiemu starczyło koncentracji, żeby nie zrobił czegoś głupiego. No ale tak patrzy Michał i kto wie, czyżby znowu chciał nieco upokorzyć młodziana i znowu szukać gry taktycznej na faule. No nie, chyba nie, chyba nie. Chociaż no nie byłoby to tak złym, głupim pomysłem. Nie, nie, wbija Michał tą jedynkę. To wiemy, nie mamy co do tego wątpliwości. Jeśli z dwójki nie szukał sejfa, no to nie ma. Co się spodziewać, że z innej kuli będzie... O, z trójki jeszcze można by postawić pancernika. No ale z dwójki miał z ręki, no i stała koło czwórki, więc tutaj odstawienie było... Z jakiej dwójki? Z jedynki? No tak. A mówisz cały czas o dwójce, Janek. No nie zrozumieliśmy się. Zobaczymy, co teraz... Michał wymyśli. No musi precyzyjnie pozycjonować do czerwonej. Starczy czy nie? Nie. No... Tak niekoniecznie chyba. Z tego ujęcia to wygląda tak, jakby nie miał trójki. Może z prawą rotacją, jak tam lekko zawinie białą bilet, no to mogłoby się to udać. No ale w dół bili bierze. Czyli chyba jednak nie. Szuka sejfa. No sam nie jest pewien. Chyba. Tak, no to już jest odpowiedź na to, jak chce Michał rozegrać to zagranie. No przypomnijmy, że Wiktor Zieliński ma już jeden faul na końcu, na koncie. Także drugi faul na pewno pozwoliłby zrewidować możliwości rozegrywania tej partii. No dwa razy wygrać na faule. No tak. Ale raczej nie, tutaj faulu nie popełni Zieliński. Biała stoi zgodnie z planem Michała za dziewiątką. Ale chyba nie schowała się w należytym stopniu za siódemką trójka. Nie jestem przekonany, chyba jednak schował.
No w każdym razie nie są to takie pancerniki, jakie dały Wiktorowi, właściwie Michałowi, zwycięstwo na faule kilka partii temu. Jednak trzeba będzie poszukać się koncepcji zakładającą grę o bandę. A nie. Nawet szukał tutaj... Właśnie nie wiadomo czego, bo mógł się z tego urodzić safe, chyba przypadkowo dość się narodził. Wydaje mi się, że ma trójkę. Z tego ujęcia kamery, które przed chwilą widzieliśmy, wydaje się być dostępna trójka do Turkowskiego. Do niej też się zmierza zawodnik do Sanu Kielce. No i powoli możemy już, chyba jeśli ta trójka wpadnie, to powoli możemy kończyć to spotkanie. No nie my, a Michał, ale oczywiście, no tak, trójka tu wydaje się najbardziej problematyczna w tym układzie. No, to no środkiem kieszeni. No jeszcze parę centymetrów, no jest dobrze. Bardziej optymalny chyba nie mógł być ten kąt na czwórce. No tak, z dużą łatwością. No Wiktor Zieliński już chyba analizuje w głowie ten pojedynek. Nie zdarzyło mi się nigdy widzieć na stole telewizyjnym, by w jednym meczu ktoś się dwa razy wygrał na faule. No i teraz też tego nie zobaczymy, ale zobaczyć zwycięstwo na faule na Mistrzostwach Polski, no nie lada gracka, bo to trzeba się postarać, żeby takie sejfy stawiać. Przez ten pryzmat będę oceniał chyba, a raczej to najbardziej z tego pojedynku zapadnie mi w pamięci. Nie wiem, czy pamiętasz Janek Złotoryi, jak to pięknie zawodnicy Konsalnetu na faule ograli Tomaszowian. Ten pancernik Śniegockiego na koniec. No Czarnecki mógł tylko ręce rozłożyć. Pamiętasz? Nie. No było, było, bo to był chyba najlepszy mecz Mistrzów Polski, tak mi się wydaje. Taki najbardziej widowiskowy, taki najbardziej urozmaicony. Ale tu mówię o wrażeniu estetycznym. No, Michał ryzykownie, ale jest skutecznie. Cały czas w grze pozostaje. Wiemy już, jaki następny pojedynek pokażemy? Marek Kudlik, Przemysław Markowski. I dobrze, dobrze teraz. Zapewne tabelka wciąż pozostaje bez aktualizacji, no ale naiwnie spróbujmy ją odświeżyć. No nie, nie ma, ale wyniki live są. To może ostatnia szansa, żeby do nich zajrzeć. Przepraszam. Radek Babica o krok od zwycięstwa, podobnie jak Kasia Wesołowska i Załącka Janita Sochacka 3-2. A Ewa Bąk z Agnieszką Bronikowską prowadzi 2-1. Tymczasem Michał Turkowski sporo górnej rotacji. No, znakomita pozycja do ósemki. Teraz taka miękka. Takie miękkie podcięcie, ja chyba że od bandy Michał jednak będzie wolał. Zieliński już tylko czeka, aż ten mecz się skończy. Przypomnijmy, on jeszcze będzie miał szansę na awans z lewej strony. To zawodnicy z Poznania w barwach Konsalnetu Warszawa. No i jeszcze trochę zabrakło tutaj do optymalnej pozycji. No wciąż jak najbardziej ma szansę Michał na wbicie tej dziesiątki, no ale no tak, nie jest to jeszcze na takie, lidze na pewno by wbił. Nie jest to jeszcze taki 100% strzał. Na lidze by wbił i za to ręczę. A teraz no, mój błąd. Jakże niepotrzebnie. Przedłuża nam to spotkanie Michał Turkowski, no żeby tutaj czasem to się nie obróciło. Przeciwko niemu przede wszystkim. Przeciwko niemu. I nam po części. No cóż, ale może pokażmy reklamy, bo tak się składa, że warto. Cześć, tutaj Mariusz Czerkawski.
zapraszam wszystkich do oglądania Bilardowych Mistrzostw Polski na TV sports.pl. Pozdrawiam. Na transmisję zaprasza Darko. Rozbicie Michała Turkowskiego. Zobaczmy, swobodne, takie dość zamaszyste. W tej naturze, chciałoby się powiedzieć, są dwie bile w wózach. No i za chwilę się przyjrzymy żółtej kuli, bo chyba też jest do zagrania. Na pewno do narożnej kieszeni. A gdyby była dośrodkowa, no to powiedzmy, że sprawa już wydaje się może nie zamknięta, ale solidnie przypięta. No Michał, do 7 gramy. Ta sama łza sprawiła problem Michałowi. Znaczy to nie łza sprawiła problem, bo te pomyłki... Nie wiem, bo sprawdzaliśmy przed, wyraźne. Tak, sprawdzaliśmy przed turniejem i wygoniliśmy wszystkie chochliki z łóz, które mogłyby wypychać te kule. Zobaczymy, czy Zieliński jest w stanie nawiązać jeszcze walkę. Jeżeli Turkowski będzie się tak mylił, to tak, będzie to może nie walka, a cała krucjata, bo jeżeli Wiktor nie poprawiłby swojej gry, no to raczej ładny mecz by to nie był. No ale uwaga, bo już tutaj widzę małe schody. Wiktor również to dostrzegł. No musiał na stopa zagrywać troszkę taki... No, taki kącik, znaczy taka pozycja, nie, jest która, ostatecznie. Która była, no cóż, optymalna, wziąwszy pod uwagę warunki. No skończy to Wiktor Zieliński, nie ulega to najmniejszej wątpliwości, nawet wątpliwości. Kącika też tutaj ma dosyć, żeby przesunąć się białą gdzieś w okolicy środka stołu. No i mamy drugą partię dla Wiktora Zielińskiego. No i za chwilę to on będzie rozbijał. A może troszeczkę wejdzie. Podkręć ci obroty, może wejdzie na ten wyższy poziom, może faktycznie zaprezentuje się korzystniej, no to nam może wydłużyć pojedynek, ale jeżeli miałoby być to z korzyścią dla widowiska, to czemu nie? No na 14:20 mamy zaplanowany kolejny pojedynek. No to się panowie muszą sprężać. No jeśli tutaj miałoby dojść do decydującej partii, no to na pewno w tym czasie się nie wyrobimy. Tak jest. Ale oczywiście nie oceniajmy pojedynków przez ten pryzmat. Wszak to barbarzyństwo. Jest skuteczne rozbicie, będzie też pozycja do jedynki. Że dwójka, czwórka, no doskonały ma układ Wiktor Zieliński. Może popisze się po raz pierwszy w tym pojedynku partią z kija. No i proszę, bardzo szybko nam się to może zrobić 6-3, a dopiero co Michał wbijał kulę na 7-0.
Tak, dopiero co Michała chwaliliśmy. No tutaj, no tak jak mówiłem, no za karę Wiktor potem podchodzi, kończy szybko dwa układy, no tego jeszcze nie skończył, ale ciężko mi sobie wyobrazić, żeby pomylił się młody zawodnik z Poznania. W momencie, kiedy powiedziałem słowo pomylił, siódemka, no i pozycja załopotała w łusie. Pozycja do ósemki też jak wymarzona. Ostatecznie wpadła kula, ale pozycji do ósemki, no ciężko nazwać ją pozycją. Może jest do wycięcia ta kula, ale biała kilka band na pewno musiałaby. W każdym razie Wiktor chyba nie mierzył do łzy przez chwilę. Co tu może Wiktor wyobrażać sobie? No zagranie oczywiście do... No biała zostaje na dolnej bandzie, czarna w górę stołu. No tak, to jest chyba najrozsądniejsze rozwiązanie, ale może mieć Michał do zagrania ósemkę. No nie będzie to łatwe. Chyba ma. Tu po reakcji Wiktora można by rozczytać, że no na to wygląda. Tak, jego plecy powiedziały nam wszystko na ten temat. No myślę, że teraz jakby mniej stresu kosztują Wiktora poszczególne błędy. Można założyć z pewną dozą prawdopodobieństwa, że Wiktor ten mecz niestety już sobie w głowie pogrzebał, zwłaszcza kiedy Michał wbijał dziesiątkę na 7-0. No zobaczymy. Na lidze by wbił, a teraz też skutecznie. To nie była wcale łatwa bila. No i ta pozycja, trzeba ją przyjąć z dobrodziejstwem inwentarza, chciałoby się powiedzieć. Bo ciężko było jakoś super kontrolować białą kulę po tym ostrym cięciu ósemki na sporym dystansie. To był safe, proszę bardzo. Jeszcze trzyma ręce na nerwy na wodze Michał Turkowski. Przytomnie bardzo ocenił sytuację. No i brawo za dalekowzroczność. Zieliński natomiast nie pozostawia złudzeń, gdzie chciałby za chwilę widzieć dziewiątkę. Tym samym chodzi o dno prawej górnej kieszeni. Jest to jak najbardziej możliwe. Wiktor dobrze zagrywa duble, nawet te niekonwencjonalne, proszę bardzo. No nie tym razem. No nie brakło tak dużo, jakby mogło się wydawać. No i teraz już... prezent dostaje Michał. Tak, no to już naprawdę... No nie ma szans, nie ma prawa Michał Turkowski się pomylić. Zdaję sobie sprawę z tego raczej już, Wiktor, że... Nie powróci do stołu. No zaraz. No nie chciał mi. Założy no się, dobry, że nie jest, tego, nie jest. Takiej pozycji szukał Michał, ale to jest dobra. Nie ma też tutaj co przesadzać. No jest, mamy ostatecznie 7 do 2. 7 do 2 i zapraszamy już za 15 minut na kolejny pojedynek. Marek Kudlik i Przemysław Markowski. Do usłyszenia.